Teraz trochę więcej o tym, co decyduje, że przedsiębiorczość jest tak ważnym czynnikiem w gospodarczym procesie. Ale zanim o samej przedsiębiorczości, to o nieuniknionej naturze naszej rzeczywistości, czyli o ryzyku i niepewności. W zasadzie dyskutując kwestię tego, jak funkcjonuje świat i fizyczny, i społeczny, moglibyśmy zacząć od takiej dychotomii między determinizmem a indeterminizmem. Determinizm to jest skrajność z jednej strony, a naprzeciwko mielibyśmy kompletny indeterminizm z drugiej strony. Ta strona bardziej skrajna, deterministyczna, kojarzyłaby się nam z czymś takim. Ktoś wie, co to jest? Ja nie wiedziałem, co to jest, ale wygooglowałem demon Laplace'a i wyskoczyło mi to. To jest chyba z jakiegoś anime albo z czegoś. Tak jest przedstawiona postać, która się nazywa demon Laplace'a. Nie wiem dlaczego królik, nie wiem dlaczego w smokingu, ale spodobało mi się to. Nie znalazłem żadnej lepszej wizualizacji demona Laplace'a. Całkiem możliwe, że ta postać w tym, czy to komiksie, czy w kreskówce, nie ma specjalnego jakiegoś powiązania z koncepcją demona Laplace'a, ale mimo wszystko mi się spodobało, a wizualnie pasuje. Co to jest demon Laplace'a? Demon Laplace'a to jest takie wyobrażenie, od samego nazwiska tego filozofa czy matematyka, to jest takie wyobrażenie postaci, która byłaby w stanie dokładnie ogarnąć wszystko to, co się dzieje w rzeczywistości. A konkretnie rozpoznać wszystkie, po pierwsze rozpoznać wszystkie molekuły w rzeczywistości, jakkolwiek te molekuły rozumiemy, czy to tam będą kwarki, czy to w ogóle atomy, czy coś innego jeszcze. Rozpoznać ich istnienie, następnie rozpoznać ich pozycję i oprócz pozycji rozpoznać ich, nazwijmy to, prędkość, tak żeby móc przewidzieć w przyszłości, gdzie się znajdą. I gdyby taki demon Laplace'a istniał, który właśnie poznałby istnienie wszystkich molekuł, ich pozycję i szybkość, to byłby w stanie przewidzieć w zasadzie przyszłość w sposób deterministyczny. Bo determinizm tak naprawdę oznacza w skrajnej postaci rozpisanie wszystkich konsekwencji i skutków na czynniki wcześniejsze, na przyczyny, które do tych skutków prowadzą. I w skrajnym wymiarze oznaczałoby to istnienie demona Laplace'a. Dla, powiedzmy, osób, które są wierzące, może to oznaczać jakiegoś tam Boga, który istnieje ponad rzeczywistością. No, dla osób niewierzących to rodzi pewne problemy. No, w zasadzie demon Laplace'a nie może za bardzo istnieć, bo jeśli rzeczywistość jest jedna, jedyna, w której istniejemy, to okazuje się, że w niej mamy ku temu sensowne prawa fizyki i odkrycia wskazujące, że w naszej rzeczywistości nie może istnieć demon Laplace'a, bo on w tej rzeczywistości by się poruszał, zmieniał ją by, więc, jak mówi na przykład zasada Heisenberga, więc nie bylibyśmy w stanie, więc nie byłby w stanie tak naprawdę rozpoznać i wszystkich molekuł, ich pozycji i szybkości, dlatego że rozpoznając je w rzeczywistości zmieniałby ich pozycję, szybkość, więc taki pełny, skrajny determinizm jest w zasadzie niemożliwością. To jest taka zaraza trochę w naszym myśleniu, że jesteśmy w stanie wszystko określić w sposób skrajnie deterministyczny, taki, że konkretne przyczyny uporządkowujemy konkretnym skutkom w 100% idealnie w każdym wypadku. Możemy oczywiście rozpoznawać przyczynowość jak najbardziej, fizycy temu nie przeczą, to królowa nauk, jeśli chodzi o świat wkoło nas, czyli fizyka, no nie przeczy, że nie istnieją nauki. Wręcz przeciwnie, twierdzi, że istnieją, tylko że nie twierdzi, że istnieje pełny determinizm. Mamy jakiś stopień indeterminizmu, nierozpoznania. Z drugiej strony, naprzeciwko skrajnego determinizmu, czyli demona Laplace'a, moglibyśmy sobie umiejscowić coś na kształt kalejdoskopu, który byłby kompletnie przypadkowy. Sama metafora kalejdoskopu może nie jest zbyt najlepsza, bo kalejdoskop jakieś tam uporządkowanie ma, ale jak gdyby o tyle jest dobra ta metafora, że wizualnie, prawda, jak bawimy się kalejdoskopem i patrzymy po prostu na to, co tam się dzieje, to wydaje nam się, że wszystko jest spontaniczne, układa się zupełnie przypadkowo. Nasz zmysł wzroku nas zwodzi i mówi, że w sumie chaos przed nami się generuje, więc powiedzielibyśmy, że to jest kompletny indeterminizm. Trudno jest nam powiązać cokolwiek z czymkolwiek innym i trudno jest nam rozpoznać jakiekolwiek powtarzalności.
W rzeczywistości, jak człowiek się tym kalejdoskopem długo bawi, no to już ta powtarzalność jest zbyt duża, prawda? Od czopląsu się dostaje. Ale generalnie ta metafora kalejdoskopu właśnie wynika z tego, z pewnej magiczności, z pewnej nieuchwytności, nierozpoznawalności tego, co tam się dzieje. Z takich dwóch skrajności możemy sobie wprowadzić kolejne etapy, kolejne stopnie. Od tego determinizmu w stronę indeterminizmu zaczniemy sobie właśnie od A powoduje B, B powoduje C, C powoduje D, Z powoduje X, V powoduje P i tak dalej. Poukładane łańcuchy przyczynowo-skutkowe, w której pchnięcie jednej kulki wywołuje pchnięcie kolejnej i kolejnej i kolejnej. I wszystko możemy sobie ładnie rozpisać w ciągu przyczynowo-skutkowym. Możemy sobie zrobić strzałkę od początku do końca. Z drugiej strony mamy etap wprowadzania prawdopodobieństwa, bo często jest tak, zwłaszcza jeśli mówimy o takim makroświecie, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać i zapisać wszystkich łańcuchów przyczynowo-skutkowych. W związku z tym musimy przyznać się do naszej ignorancji. Mówimy, nie wiemy. Po prostu nie wiemy. Przyznajemy się do niewiedzy, ale możemy zakres tej ignorancji trochę zmniejszyć. Możemy tą niewiedzę uczynić troszeczkę mniejszą, wprowadzając pojęcie prawdopodobieństwa. I zamiast mówić, że konkretna rzecz powoduje inną konkretną rzecz, pogrupujemy sobie te wszystkie rzeczy, o których nie wiemy wszystkiego, w jakieś takie zbiory i rozpoznajemy, że ten zbiór, ta pula powoduje jakieś konsekwencje, na przykład w 80% przypadków. To oczywiście nie jest tak idealne, doskonałe i fantastyczne jak kompletny determinizm, ale jednak jest to jakieś uporządkowanie, rozpoznanie jakiejś tendencji, że możemy rzeczy grupować w pewne kategorie i rozpoznawać, że te kategorie statystycznie zazwyczaj prowadzą do jakichś tam efektów, do jakichś tam rezultatów. I to jest zabawa w rachunek prawdopodobieństwa, który jest stosowany w wielu dziedzinach naszego życia. No na przekór temu możemy wprowadzić pojęcie niepewności, odróżniając je od prawdopodobieństwa, od ryzyka. Zresztą u Misesa się pojawia to rozróżnienie na niezbyt fortunne, przyznam szczerze, na ryzyko klas i ryzyko case probability, class probability, ryzyko klas i ryzyko, znaczy prawdopodobieństwo klas i prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych. Tak naprawdę to case probability, czyli to prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych, ono tak naprawdę nie powinno się nazywać prawdopodobieństwem. Bo tu nie ma prawdopodobieństwa, to jest coś unikatowego, niespotykanego, coś właśnie nieprzewidywalnego w oparciu o rachunek, więc tak naprawdę przydałaby się jakaś inna nazwa. Co jest charakterystyczne dla niepewności, to brak możliwości takiego pogrupowania ze względu na brak doświadczenia historycznego, czy w ogóle brak jakiegoś ścisłego uporządkowania kategorii zdarzeń, z którymi mamy do czynienia. Oczywiście niektórzy, bo u Misesa i także u jego kontynuatorów jest dosyć mocno odcięte, mocno odcina się od siebie to prawdopodobieństwo rozumiane jako ryzyko, jako pomiar w klasy, w grupy zdarzeń, w zbiory od takiej czystej niepewności, której się w ten sposób pogrupować nie da. Praktyka jest taka, że z tym oddzieleniem od siebie tych dwóch kategorii wcale nie jest tak łatwo. To znaczy za każdym razem, jak bawimy się, za chwilę o tym też powiem dwa słowa, jak się bawimy trochę w pomiary ryzyka, no to się okazuje, że tam jest jakiś ciężar niepewności. I w drugą stronę, często jak operujemy zdarzeniami, które mają wysoki stopień niepewności, trudno je klasyfikować, to i tak na przykład ubezpieczalnie czy rozmaite instytucje próbują jakoś kalkulować tą, nazwijmy, niepewność, mimo że ona w zasadzie zdaje się tam dominować. Jak wygląda komponowanie ryzyka? Muzyk komponuje utwory, aktuariusz komponuje ryzyko. Pierwsza sprawa, homogeniczne zdarzenia, o których wiemy, że są częścią klasy. Tak mówi Mises i zdaje się to mieć nawet jakiś sens. Czyli wraca do źródeł prawdopodobieństwa, rozumienia prawdopodobieństwa jako czegoś wynikającego z naszej ignorancji. Tutaj moglibyśmy sobie trochę odpłynąć w filozoficzną dyskusję, czy prawdopodobieństwo to jest namacalna rzecz związana z rzeczywistością wkoło nas, czy to jest rzecz wynikająca z naszej niewiedzy. Jeśli popatrzymy na rzuty monetą na przykład, to moglibyśmy twierdzić, że wprowadzanie prawdopodobieństwa przy rzucaniu monetą wynika z naszej niewiedzy, z naszej ignorancji, bo jeśli byśmy chcieli, to moglibyśmy dokładnie zdeterminować lot monety, wiedząc, z jaką siłą wypuszczamy monetę, jak,
wieje wiatr z lewej, z prawej strony, jak ciężka jest to moneta, jak duży jest opór powietrza, etc. Te wszystkie czynniki mogłyby nam pozwolić, zakładając, że właśnie trochę jak demon Laplace'a, wszystkie czynniki poznamy, moglibyśmy mniej więcej stwierdzić, że wypadnie orzeł albo reszka na podstawie tego. Tylko że nie mamy takiego aparatu, albo w danych warunkach, na przykład jak rzucamy tą monetą, w związku z tym musimy powiedzieć, że nie wiemy do końca, co wypadnie. Ale jeśli wprowadzimy powtarzalność, jeśli stwierdzimy, że te rzeczy, które powtarzamy, czyli rzut, składają się w jeden zbiór i jedno, co możemy o tych rzutach powiedzieć, bo to możemy o tych rzutach powiedzieć, że one są częścią jednej klasy, to możemy sobie wprowadzić właśnie koncepcję prawdopodobieństwa. Czyli rozpoznawalność, że to jest część klasy i rozpoznawalność, że o tym nic nie wiemy. Bo na przykład, jeżeli byśmy mieli oszusta, który wie, jak rzucić monetą, żeby wypadła reszka albo żeby wypadł orzeł, to byśmy powiedzieli, że o tym coś wiemy więcej o tych zdarzeniach niż to, że są częścią tej klasy. Jak na przykład dowiemy się, że ktoś, kto ubezpiecza swój dom przeciwko podpaleniu, specjalnie go podpali, to wiemy już więcej o tym konkretnym podpaleniu niż to, że jest to część palących się domów, prawda? Dlatego ubezpieczalnie nie ubezpieczają mieszkań przed podpaleniem w wyniku podpalenia przez samego właściciela. Albo jeśli by ubezpieczały, to składka byłaby wyższa niż wypłata wynagrodzenia, prawda? Więc ten czynnik w postaci takiej, że musimy nie wiedzieć jak gdyby o tym, że coś jest częścią klasy, jest szczególnie istotny. No i nawiązują trochę do właśnie z filozoficznego punktu widzenia do subiektywnej teorii prawdopodobieństwa, że prawdopodobieństwo jest właśnie czymś wynikającym z naszej niewiedzy. Notabene fakt, z którym Ludwig von Mises by się nie zgodził w przypadku Richarda von Misesa, jego brata. W ogóle obojętnie, czy człowiek wybiera nauki społeczne, czy ścisłe, i tak ląduje u jakiegoś Misesa, albo jednego, albo drugiego. W naukach ścisłych był Richard, jego brat, zajmujący się teorią prawdopodobieństw. I Richard uważał akurat, że prawdopodobieństwo jest raczej obiektywną cechą rzeczywistości, że jest to coś, co jest na zewnątrz. Generalnie badanie, oczywiście tutaj mały przypis, gwiazdeczka, oczywiście w fizyce, w mikroświecie raczej obowiązujący paradygmat jest taki, że prawdopodobieństwo nie jest tylko w naszych głowach, tylko ono naprawdę jest w rzeczywistości. Tak? Tam przy tych eksperymentach na poziomie mikro w zasadzie się stwierdza nie tylko, że są prawidłowości probabilistyczne, ale na dodatek one się wydają fundamentalne, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że są inne czynniki, nie jesteśmy w stanie rozpoznać istnienia innych czynników, które moglibyśmy przypisać jako przyczynowe. Że tam po prostu jest zamknięta ta rzeczywistość, bo przy rzucie monetą wiemy, że są inne czynniki, które mogą zaburzać nam i powodować probabilistykę, prawda? Tego nie możemy zrobić na poziomie mikro, tak przynajmniej wygląda obecny stan wiedzy. Wracając do wątku głównego. Mamy te homogeniczne zdarzenia, które wiemy, że są częścią klasy. A druga sprawa bardzo istotna. Mamy pewną powtarzalność. Coś, co moglibyśmy nazwać trwałym układem struktury. Tak to sobie nazwałem. Co to miałoby oznaczać? Na przykład przy rzutach kostką dlaczego możemy zastosować ryzyko, rachunek ryzyka, ryzyko mierzenie prawdopodobieństw przy rzutach kostką? Dlatego, że po pierwsze każdy rzut jest taki sam, znowu pod warunkiem, że nie oszukujemy. Znaczy możemy oszukiwać, ktoś może nie wiedzieć i dalej stosować rachunek prawdopodobieństwa, ale bardzo szybko rzeczywistość zweryfikuje to, tak? Zresztą tak w kasynach się rozpoznaje, że coś jest nie tak, że po prostu zbyt często wypada ta szóstka. Tak więc nie wiemy, że są częścią klasy, znaczy wiemy, że są tylko częścią klasy, nie wiemy nic indywidualnie o każdym rzucie. Natomiast oprócz tego mamy coś na kształt trwałego układu struktury. Co to oznaczałoby w przypadku kości? To, że kość jest cały czas taka sama i ma solidną, utrwaloną właśnie strukturę. Jak ją rzucamy, to ona na przykład się nie rozpada przypadkowo. Dlatego mamy tą powtarzalność. Ona jest solidna, jest rzucana na twardej powierzchni. Gdyby kość się spontanicznie jakoś układała, albo za każdym razem by się zmieniały jej ścianki, rozsypywała, to ten rachunek prawdopodobieństwa nie mógłby zostać zastosowany, albo inaczej, musiałby zostać całkowicie zmodyfikowany. Bo te fundamentalne jakieś, nazwijmy to, równania decydujące o stabilności kości nie miałyby zastosowania, więc nie można by było stworzyć takiej kategorii zbiorów, które należą do tej samej klasy. Dlaczego to jest istotne? Tak na marginesie powiem. No, na przykład jak sobie weźmiemy bardzo dobry przypadek kryzysu 2007-2008 roku. Gdzieś mniej więcej w 2002-2003 roku Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, napisał taki tekst,
zamówienie prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, o Fannie Mae i Freddie Mac, w którym to napisał, że Fannie Mae i Freddie Mac to są znakomite wehikuły inwestycyjne i one w zasadzie nie mogą upaść. Szansa na to, że upadną, jest 1 do 3 milionów, jest dużo mniejsza niż to, że nastąpi wielka depresja. Bardzo dobry tekst, polecam. Bardzo dobrze się czyta, szczególnie dzisiaj. Wiadomo, każdy błędy popełnia, ale najbardziej urocze są te, które są najbardziej spektakularne. I tak samo było i w tym wypadku. Z czego wynikały wnioski, które przeprowadził Stiglitz? A mianowicie z tego, że zakładano, że rynek nieruchomości stanowi świetne zabezpieczenie, bo nigdy w zasadzie w historii się nie zdarzył taki kryzys na rynku nieruchomości, jaki był w Stanach Zjednoczonych, żeby tak głębokie spadki cen nieruchomości były wszędzie w Stanach Zjednoczonych, że dywersyfikacja nawet pomiędzy rynkami nieruchomości nie pomoże. Tak, oczywiście w największym skrócie to, co teraz mówię. A z kolei wycena ryzyka, która miała właśnie zapobiegać temu, zakładała, że, znaczy opierała się na przykład na analizie cen nieruchomości wstecz paręnaście lat, tak, i one się zachowywały w taki, a taki sposób i w recesji, i w boomie, w związku z tym zakładano, że no, powtarzalność cyklu mniej więcej, nawet jak wystąpi jakiś kryzys, to on nie będzie na tyle poważny, żeby zaburzyć tego całego wehikułu inwestycyjnego. Także powiedzielibyśmy, że rachunek się załamał tego ryzyka w tym wypadku, bo trwały układ struktury, ta powtarzalność została załamana, więc to, co na niej zbudowaliśmy, kategoryzując homogeniczne klasy, okazało się nietrafione. Kasyno to oczywiście najlepszy przypadek zastosowania rachunku ryzyka, rachunku pomiaru prawdopodobieństw, no bo mamy zdarzenia bardzo powtarzalne, mamy też świetny przypadek, jak dlaczego kasyno zawsze wygrywa, po prostu rozumie rachunek prawdopodobieństwa w przeciwieństwie do ludzi, którzy tam grają w tym kasynie. Ja mam znajomych krupierów i tam naprawdę są ludzie przychodzący, stawiający 54 tysiące na przykład na jakiś konkretny wynik, zarobią, czy tam parę tysięcy stawiają na konkretny wynik, zarabiają 54 tysiące, wychodzą, a potem wracają z tymi 54 tysiącami i z powrotem je inwestują i przegrywają z powrotem. Tak? Także nawet jak się zdarzają zwycięzcy, to potem oni tracą te pieniądze. Oczywiście nie wszystkie gry w kasynie to jest klasyczny przypadek ryzyka. Poker na przykład jest oczywiście grą, która nie jest hazardem, wbrew temu, co mówi ministerstwo. I jest grą, w której nie decyduje tylko i wyłącznie czynnik ryzyka, a z pewnością nie jest grą taką jak ruletka, że mamy do czynienia z losowością. Wiadomo, kasyno działa bardzo podobnie do ubezpieczalni, rozpoznając trwałe układy struktury i przynależność zdarzeń do tej samej klasy, zaczynają wprowadzać rozkłady prawdopodobieństw, które pozwalają wprowadzić zasadę, że składkowicze, tak w przypadku ubezpieczalni moglibyśmy powiedzieć, mamy hazardzistów, którzy zakładają się z ubezpieczalnią o to, że na przykład spłonie im dom, że złamią sobie nogę, że będą mieli wypadek samochodowy. W przypadku kasyna zakładamy się na konkretny wynik. Znacząca podstawowa różnica oczywiście między hazardem a ubezpieczeniami jest taka, że ci, którzy się ubezpieczają, nie chcą wygrać. Zakładają się o to, że wygrają, ale tak naprawdę wolą przegrać i to im daje satysfakcję, więc różnica jest od strony czysto techniczno-matematycznej, tej różnicy nie ma, ale od strony ekonomicznej różnica jest ogromna, tak? Bo osoba, która idzie do ubezpieczyciela, tak naprawdę chce zmniejszyć, nazwijmy to, swoją niepewność, a osoba, która idzie do ubezpieczyciela, powiedziałem tak, a ta, która idzie do kasyna, chce tak naprawdę zwiększyć u siebie niepewność, tą adrenalinę dodatkowo wprowadzić. Czasami robiąc zakłady sportowe można je traktować jako system ubezpieczania się. Tak? Jak ktoś na przykład jest fanem Arsenalu i woli, żeby drużyna wygrała, to idzie do buchmachera i płaci na to, że przegra Arsenal. Tak? I wtedy jest zawsze zwycięzcą. Tak? Ja zresztą znam osobę, która tak postawiła w 2006 roku na zwycięstwo Włochów w Mundialu. Tak nie lubiła w drużyny włoskiej i postawiła, no i miała na osłonę, to było typowe ubezpieczenie się przed zwycięstwem Włochów. Okej. Przypadek rynku ubezpieczeń samochodów jest też ciekawy, dlatego że moglibyśmy powiedzieć, że tam jest dużo jednak zależne od ludzkiego działania, więc jest to jednak jakiś czynnik płynny, taki, którym mamy element niepewności bardziej, prawda, bo te zdarzenia, no one są jakoś tam homogeniczne, ale one się zmieniają. Rynek samochodowy jest interesujący, bo tu ubezpieczenia działają,
Natomiast, czyli mamy ten rachunek prawdopodobieństwa, natomiast one na przykład, te wyceny są robione w oparciu na, powiedzmy, statystyki ruchu i wypadków z ostatnich 7 lat na przykład, tak? Że to się, jest świadomość, że ten trwały układ struktury się zmienia, on ewoluuje, więc cały czas trzeba go adjustować, dostosowywać do zmieniających się warunków, do coraz to nowych danych, które do nas dochodzą. Mamy coś takiego jak czystą najtowską niepewność, która się wiąże właśnie z ryzykiem, przepraszam, z prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych, czyli z takimi wypadkami w naszej rzeczywistości, których się wykalkulować nie da, których się przewidzieć nie da, bo one są czymś wcześniej niespotykanym. To dotyczy zarówno rynku dóbr, na przykład telefon komórkowy w latach 80. Jak oszacować, że telefony komórkowe, czy jaka szansa jest, że ludzie zaczną używać telefonów komórkowych? Ktoś to chce zrobić kalkulacje w latach 80. Byli tacy, co robili i robili prognozy na przykład, że telefony komórkowe w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku będzie rynek dla kilkuset tysięcy telefonów komórkowych. Tak, pomyłka 100 razy mniej więcej, którą zresztą zrobiła słynna firma konsultingowa, jedna z najlepszych na świecie. To był przypadek klasycznej najtowskiej niepewności, bo nie mamy doświadczenia, nie mamy bagażu historycznego, trudno takie coś wykalkulować, że telefony rzeczywiście staną się powszechnie używane. To samo ze smartfonami, tak? Przemiana po 2007 roku, zaraz po premierze jednego z najważniejszych smartfonów, który całkowicie przeobraził to jak nie tylko przemysł telefoniczny, ale przeobraziło jak wiele przemysłów, pojawienie się smartfonów z dotykowymi ekranami, które mają jednocześnie GPS-y, prawda, i ten wyczuwacz położenia. Jak to całkowicie przeobraziło wiele branży, tak? Wynalazek takiego urządzenia. I jak coś takiego przewidzieć w 2007 roku, nawet zaraz po premierze. Mało kto przewidywał, że to odniesie tak ogromny sukces i tak ogromną przemianę spowoduje, że na przykład dotychczasowi liderzy na tym rynku, tacy jak Nokia, przepadną z niego całkowicie, że nie będą sobie w stanie poradzić. Znowu coś trudne do wykalkulowania. Skoro jesteśmy przy tej firmie, to nie mogę sobie darować przykładu kompletnego badziewia, które wymyśliła okrągła myszka, której się nie dało chwycić. Tak? Też trudne do wykalkulowania, tak jak można nie trafić z... Można trafić z dobrym produktem i trudno jest wykalkulować jakoś, że ten produkt z pewnością będzie najlepszy. Tak samo można łatwo trafić, nawet łatwiej trafić w produkt nietrafiony. Zresztą firma raczej słynie z nietrafionych produktów, jeśli ktoś chciałby poznać historię. Tylko ten jeden, który akurat trafili, był tak mocny, że to przysłania inne z nich. No, oczywiście trudno nie zwrócić tutaj uwagi też na kwestie polityczne. Za każdym razem, jak myślimy o elekcji, wyborze na przykład kandydata, powiedzmy ponad rok temu, rok przed wyborami, kto by się spodziewał, że taki kandydat na prezydenta zostanie zwycięzcą? Swoją drogą jest taki artykuł w internecie, na rok przed wyborami, napisany przez jednego analityka, specjalistę od marketingu politycznego, który napisał krok po kroku, dlaczego jego zdaniem Donald Trump wygra wybory. I powiem szczerze, że teraz jak się to czyta, to można się zastanawiać, jak można było nie wierzyć, że nie wygra wyborów, ale perfekcyjnie opisał, dokładnie rozumiejąc jego strategię, co nastąpi, jak w poszczególnych prawyborach będzie zwracał na siebie uwagę, będąc w odpowiedni sposób kontrowersyjnym, naciskając na odpowiednie emocje, po to, by w efekcie być wybranym kandydatem, a po drugiej stronie pewnie będzie wybrany najgorszy możliwy kandydat, jakiego można sobie wyobrazić. W związku z tym A plus A wychodzi nam tam 2A. Całkiem rozsądna analiza, ale analiza zrobiona, powiedzielibyśmy, Verstehen. W naukach społecznych jest prowadzona taka dobra koncepcja, chyba głównie przez Webera spopularyzowana, Verstehen, że jako historycy na przykład badamy, co się działo w przeszłości i staramy się zrozumieć motywy działań danych osób. Wchodzimy w ich buty i sobie rozumujemy na przykład, dlaczego Juliusz Cezar zrobił to, co zrobił. Wchodzimy w jego buty i zastanawiamy się, co ten Juliusz tutaj wyprawiał i dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmował. I to jest metoda jakościowa, która też bywa stosowana często w przewidywaniu nieprzewidywalnego, czyli w czystej, najtowskiej niepewności, w rzeczywistości, której się nie da łatwo wykalkulować. Ten właśnie przykład z wyborami w Stanach Zjednoczonych dobrze oddaje tą metodę Verstehen. Nie bardzo jest, jak ją skutecznie zweryfikować.
ex ante, bo ex post oczywiście okazuje się być tą właściwą, ale ex ante bardzo, bardzo trudno ją ocenić, bardzo trudno ją oszacować. Jak się okazuje, ryzyko też trudno czasami ex ante ocenić i dopiero potem ex post wychodzi, czy ta kalkulacja jest sensowna, czy nie. Więc to by odróżniało właśnie znowu linia, coś co rzadko się pojawia w literaturze austriackiej, ale myślę, że to trzeba podkreślić, że ta linia oddzielająca od siebie ryzyko od niepewności, ona jest troszeczkę zamazana. To nie jest tak, że tak łatwo jest odciąć od siebie, o, to jest podatne na kalkulację ryzyka, a to jest czysta niepewność i tego się kalkulować nie da. Zresztą prostym dowodem na to może być fakt, że przecież są zakłady. Nie tylko prawda, w sportach, ale też właśnie można zakładać, obstawiać nie tylko konkretne drużyny, ale też można obstawiać konkretnych kandydatów. Zdarzenia w dużej mierze historyczno-unikatowe, tak moglibyśmy podsumować te nasze knightowskie wypadki. Frank Knight, w sumie często wymieniany jako Schwarzcharakter przez szkołę austriacką z różnych względów, przez teorię konsumenta, przez teorię producenta, przepraszam, przez teorię wyceny, przez podejście do socjalizmu, przez teorię kapitału, bardzo często krytykowany akurat w tym wypadku, rozpoznawania w rzeczywistości istnienia takiej niepewności, której się nie da ogarnąć matematycznie i skalkulować, raczej z aprobatą wymieniany. No to sobie to mniej więcej jakoś tak ogarnijmy. Jakie jest podejście ekonomistów do tych kwestii niepewność, ryzyko? No to sobie rzućmy najpierw taką oś nauka, sztuka. Coś jest albo bardziej naukowe, albo coś jest bardzo sztuką. Wiem, tak nie zawsze jest. Czasami można znaleźć jakieś tezy naukowe, które są piękne, ładne, chwytają za serce, prawda? I sobie myślimy, o to sztuka tak pisać. I w drugą stronę, czasami jak analizujemy sztukę, na przykład muzykę Mozarta, to zaczynamy dostrzegać tam sporą matematyczność. Mimo to pozwoliłem sobie zrobić wymienność między nauką a sztuką, bo często na przykład w dyskusji o polityce pieniężnej taką dychotomię się przedstawia. Czy polityka pieniężna to sztuka, czy nauka? Czy to jest bardziej coś naukowego, co możemy opisać za pomocą twardych, jasnych, deterministycznych praw? Czy to raczej jest no, taka sztuka walki trochę? Przychodzi przeciwnik, coś intuicyjnie wykonamy, unik, uderzymy w tą stronę, zobaczymy co z tego wyjdzie, uda się albo się nie uda. Ale tak samo jak z ustalaniem stóp procentowych. A, to podniesiemy, zobaczymy co wyjdzie, nauczymy się czegoś, inni się czegoś nauczą, gospodarka się zawali, ale będzie dobrze w sumie. Tak trochę karykaturę tego przedstawiając. Drugą oś sobie rzucimy, to będzie determinizm i niepewność. Z jednej strony właśnie mamy tu demona Laplaca, pełną determinowalność rzeczywistości, a tu mamy niepewność kompletną, może nie kompletną, ale niedeterminowalność. Więc coś nie możemy opisywać przyszłości prawami deterministycznymi, ani nie możemy opisywać przyszłości ryzykiem. To ryzyko celowo jest trochę bliżej determinizmu umieszczone, bo jednak jest, nie jest na środku, bo bliżej nam do determinizmu nam bliżej odmierzalnego ryzyka niż odmierzalnego ryzyka do niepewności, więc to musimy sobie tutaj umiejscowić. Tak jakbyśmy pozycjonowali ekonomistów tutaj. Tu byśmy mieli Leona Valera, który twierdził, powiedzmy, stosował metody stricte naukowe i twierdziłby, że to ekonomia, którą robi, to jest nauka. I mamy u niego skrajny determinizm. Mamy układy równań, które określają i preferencje konsumentów, i możliwości produkcyjne. Są w stanie opisać cały świat ekonomiczny, całą rzeczywistość za pomocą zdeterminowania układami równań. Powiedzielibyśmy, że to jest świat równowagowy, zamknięty. Jedno wyzwanie, przed którym Valera by stanął, Valera by nie powiedział, że to łatwo się transponuje czy przenosi na rzeczywistość, ale jako pewien zespół praw ekonomicznych to zdecydowanie są one deterministyczne i mocno naukowe. Po drugiej stronie, trochę może z daleka jak Rothbard wyglądać, ale to jest George Shackle, to nie jest Rothbard. Po drugiej stronie mamy zupełnego przeciwnika i stosowania determinizmu, i twierdzenia, że ekonomia jest nauką. Zdaniem Shackla ekonomia nie jest nauką, ekonomia jest raczej sztuką. Mało tego, nie mamy zastosowania, jeśli chcemy ekonomię uprawiać, nie mamy zastosowania rachunku ryzyka ani praw deterministycznych, tylko w zasadzie mamy spore chmury niepewności wszędzie. Coś niedeterminowanego, nieosiągalnego, nieogarniętego.
Szakl takich różnych wywiadów udzielał. W jednym wywiadzie na przykład dostał pytanie: jako ekonomista, co pan może powiedzieć, jeśli się podniesie zasiłki? Na co Szakl mówi: nie wiemy, co możemy powiedzieć. Coś tam się stanie, ktoś dostanie jakieś pieniądze, ktoś je gdzieś wyda, ale co z tego będzie, to się zobaczy. Trochę tak mniej więcej w takim stylu, tak? Więc też akurat przekłada na praktykę bezpośrednio to, jak widzę ekonomię, że to jest taka trochę sztuka i że mamy tam spore chmury niepewności. Gdzie tu się będzie mieścił na przykład jakiś mainstream? Wzdłuż tej linii w sumie. Weźmy sobie takich dwóch przedstawicieli bardzo prominentnych laureatów Nagrody Nobla. George'a Lucasa, Roberta Lucasa i Paula Samuelsona. Wszystko się kojarzy teraz. I Paula Samuelsona. Robert Lucas, czyli przedstawiciel tak zwanego nowego klasycyzmu w makroekonomii, i Paul Samuelson, czyli taki ojciec chrzestny tak zwanej syntezy neoklasycznej, która obejmowała i neoklasycyzm jako w mikroekonomii, o którym trochę mówiłem na marginalizmie i o którym jeszcze będę dużo mówił w kolejnym wykładzie, i jednocześnie keynesizmu, czy osiągnięć keynesizmu takiej agregatowej makroekonomii, później przez Lucasa zmodyfikowanej. To troszeczkę, powiedzieliśmy tak, oni razem są z głównego nurtu, nazwijmy to, ale trochę w sumie z innych bajek, bo Lucas był w sumie krytykiem keynesizmu, ale i nawet rozwinął narzędzia matematyczne stosowane przez Samuelsona. Ale w sumie, jak się okazuje, oni są pokrewni w tym podejściu do kwestii determinizmu i nauki. W zasadzie miałem problem, którego umiejscowić gdzie, bo równie dobrze można ich zamienić miejscami. Tu moglibyśmy dać Samuelsona, a tu Lucasa, bo jak popatrzymy na te dwa cytaty, to mówią mniej więcej to samo. Bo Robert Lucas mówi: w sytuacjach niepewności rozumowanie ekonomiczne nie ma wartości. W sumie zgadzają się z Szaklem. Tylko by powiedzieli, że w ekonomii da się trochę pod to ryzyko poddać, więc da się zrobić więcej nauki niż sztuki. Ale mówi, jeśli przeniesiemy się w stronę niepewności, to będziemy blisko Szakla, bo w sytuacji niepewności rozumowanie ekonomiczne nie ma wartości. Paul Samuelson z kolei: ekonomia nigdy nie będzie exact science. Celowo nie przetłumaczyłem tego, bo osoby, które trochę znają literaturę, od razu kojarzą, że exact science to jest takie słowo, wytrych, słowo klucz, którego się używa przy ekonomii. Czy ekonomia to jest exact science? Czy ona dokładnie oddaje przedmioty, które bada wtedy, kiedy opisuje prawidłowości ekonomiczne? Ekonomia nigdy nie będzie exact science, ponieważ historia gospodarcza nie ma stacjonarnego rozkładu prawdopodobieństwa. Generalnie to samo. Czyli w momencie, gdy nie mamy ryzyka, prawdopodobieństwa klas, możliwości umieszczania trwale i zdecydowanie kategorii z życia społecznego w te zbiory, to ta ekonomia przestaje być nauką. Też mniej więcej ta sama teza. I tak to mniej więcej wygląda w dużej mierze, że mamy właśnie wymienność między, że coś jest deterministyczne naukowe, im mniej deterministyczne się staje, tym mniej naukowe się staje. Jak wchodzimy w realia braku w ogóle rachunku prawdopodobieństw, to mówimy, że zaczynamy mieć zabawę ze sztuką. I o rzeczywistości niezbyt wiele możemy powiedzieć, tak? Mniej więcej wygląda to w ekonomii. Z jednym wyjątkiem. Ludwiga von Misesa i jego tradycji myślenia, który by zaprotestował i powiedział: chwileczkę. Tak, niepewność jest powszechną cechą rzeczywistości. Ona jest nie do wyrugowania z rozumowania ekonomicznego w pełni, ale to nie znaczy, że ekonomia nie jest nauką. Absolutnie osobliwe stwierdzenie, które jest niecharakterystyczne, jak widzimy, dla takich metateoretyków ekonomii, czy wielkich teoretyków ekonomii, którzy się zastanawiają trochę głębiej nad tym, co robią. Z czego wynika... Czy jak moglibyśmy obronić to rozumowanie Misesa? Mianowicie Mises mówi tak: nawet jak pewne zdarzenia są nieprzewidywalne, a przedsiębiorczość polega na próbie przewidywania nieprzewidywalnego, to możemy odkryć mimo wszystko pewne prawidłowości. Po pierwsze w zachowaniach przedsiębiorców, a po drugie w otoczeniu, w którym przedsiębiorcy funkcjonują. Co możemy wobec tego powiedzieć o przedsiębiorczości? Możemy na przykład powiedzieć to, że przedsiębiorca nie wylicza zysków, czyli właśnie nie kalkuluje. Możemy powiedzieć to, że mamy do czynienia z niepewnością w szacowaniu zysków i strat, owszem. Możemy też powiedzieć, że równowaga zaczyna mieć ograniczoną rolę, bo Mises był krytykiem równowagi. Uważał, że równowagi nie da się zastosować skutecznie w prosty sposób do opisu funkcjonowania przedsiębiorstw.
Możemy też na przykład rozpoznać, że działanie przedsiębiorców jest kontekstowe. Co to znaczy, że ono jest kontekstowe? Przedsiębiorca bardzo często nie wymyśla czegoś w całości od zera. Tak, to jest jedna z takich krytyków wręcz podejścia, dlaczego przedsiębiorcy mają być nieopodatkowani. Przecież oni wszystkiego sami nie wymyślają. Tak? Oni wszystkiego sami nie wymyślają. To prawda, tylko że przedsiębiorca zawsze próbuje generować wartość z błędnych cen. Bo tak generalnie w największym uproszczeniu przedsiębiorca nie zgadza się z tym, jakie są ceny na rynku. On twierdzi, że coś jest za tanie. Tak? Wybieranie tych rzeczy najtańszych odbywa się trochę tak, jak prezentowałem to w wykładzie wcześniej, przy reprodukcji chleba. Bo chleb miał tam, prawda, ten piąty bochenek, co przepadł, miał wysoką wartość, względnie wysoką krańcową wartość użyteczną. Konsument był dużo w stanie za niego zapłacić. A przedsiębiorca rozpoznawał, że ten chleb można zreprodukować niskimi kosztami alternatywnymi, korzystając z tego tam któregoś worka czy jakiejś tam szczypty ilości soli, korzystając tam alternatywnie z jakiejś tam drożdży i z jakiejś tam mąki. Można je zrealokować z innych procesów, gdzie one mają niską wartość i wytworzyć wartość wyższą. Więc rozpoznają w gruncie rzeczy błędne ceny, ale one są błędne dopiero wtedy, kiedy okaże się, że przedsiębiorca odnosi sukces, że właściwie podejmuje tą dobrą decyzję, bo jak jej nie podejmie dobrej, tak naprawdę sam popełnia błąd i odciąga czynniki produkcji z procesów, które są jak najbardziej wartościowe i są lepszą alokacją niż tą, którą próbuje przedsiębiorca wprowadzić. I to jest to działanie kontekstowe, szczególnie, że przedsiębiorca często łączy obecnie dostępne technologie i procesy, które zostały wcześniej z sukcesem wprowadzone przez innych. Żaden przedsiębiorca nie odnosi z powietrza w całości sukcesu, to jest prawda. Na przykład Ford przecież w całości wszystkiego nie wymyślił, kiedy wprowadzał swój samochód. Na przykład nie jest odpowiedzialny za to, że powstał system dróg, który pozwolił na długie dystanse, na podróżowanie, coś co sprzyjało samochodom. Najlepszym przykładem w ostatnim czasie, jak się posługujemy tymi przykładami high-tech, jest oczywiście Uber, który no co takiego zrobił? No, nie wymyślił płatności online, nie wymyślił GPS-a, nie wymyślił smartfona, nie wymyślił tych rzeczy, natomiast te rzeczy istniały sobie na rynku, tylko rozpoznał. Dodał A do B do C i wyszło z tego, że mamy do czynienia z pewnym ogromnym potencjałem, jaki powstanie, gdy te rzeczy razem ze sobą połączymy. Także działanie jest kontekstowe i ono wynika z próby generowania wartości z błędnych cen, które nie odzwierciedlają potencjału, który jest na rynku. Tak, takie dwa przykłady sobie tutaj wymyśliłem. Jeden spoza high-tech. Zegarek pewnej firmy, której nazwy nie będę wymieniał, żeby nie było, że to kryptoreklama, albo jeszcze krytyka, zaraz się okaże. Parę lat temu ta firma stwierdziła, że proste zegarki w swojej konstrukcji, takie powiedzmy nieskomplikowane, jakieś nie nurki z dziwnymi rzeczami i na takich paskach NATO charakterystycznych, to jest pewna rzecz, która mogła być pożądana przez konsumentów. I zaczęli je produkować, zaczęli nawet robić kampanię, opłacać trochę blogerów, żeby korzystali z tych produktów, robili sobie zdjęcia, wrzucali na tego, jak to się tam, te Insta, coś tam, gramy, czy jak one się tam nazywają. Firma odniosła sukces i sprzedawała swoje zegarki za 700 zł mniej więcej, mimo że w sumie, tak patrząc na to, jak są skonstruowane, że nie mają zbyt mocnego szkiełka, nie mają zbyt jakiegoś wysokiej jakości mechanizmu odmierzania czasu, to mogłyby tak mniej więcej kosztować powiedzmy z 300 zł. No tego czasu, bo ta firma odniosła ogromny sukces, rozpoznała błędne ceny, że ceny tych czynników, komponentów, pasek, szkiełko i tak dalej, ładnie poukładane w jedną całość, nie odzwierciedlają rzeczywistego potencjału, który konsumenci są gotowi zapłacić. Tam z czasem ceny chyba tych zegarków nawet trochę zeszły, a oprócz tego pojawiła się konkurencja ze strony innych firm, które właśnie bardziej stawiają na solidność, a mniej na tą wartość marki. Konkurencja właśnie w tej podobnej półce cenowej, można kupić lepszy zegarek, tak samo wyglądający, albo takiej samej jakości zegarek, tańszy znacznie, można kupić innej firmy. Tak? Ale to jest przypadek właśnie przedsiębiorczego rozpoznania, że mamy pewne błędne ceny, że cena nie rozpoznaje tych czynników produkcji, że można wytworzyć jakąś nową wartość i z tego osiągnąć zyski. Inny przykład, znowu powrót do high-tech.
najsłynniejszy portal społecznościowy i najmocniejszy portal społecznościowy na świecie, na rynku. Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jakiś chiński nie ma dużo użytkowników, ale no wartość pewno i tak jest niższa niż wartość tego giganta. W momencie, jak się zbliżał do wyceny 1 miliarda dolarów, dzisiaj jest wart tam kilkaset, prawda? Pojawiła się oferta kupna. Próbowano Zuckerberga odkupić tego Facebooka i nawet większość inwestorów, która w tym Facebooku była, nawet się skłaniała do tego, żeby sprzedać tego Facebooka, ale jakimś cudem Zuckerberg przekonał jej do tego, żeby tego nie sprzedawać, bo powiedział w sumie tak, no dobrze byłoby dostać 250 000, ale ja nie wiem, co ja zrobię z 250 000, nie mam co z tym zrobić. Wiem co, chyba zainwestuję w jakiś portal społecznościowy, ale w sumie po co mam inwestować w inny, skoro mam swój? I jednocześnie potem ostatecznie przekonał, że w swojej koncepcji ma pewne rzeczy, które są jeszcze niewycenione w tym portalu. Że bieżąca wycena, ona nie odzwierciedla potencjału, który jest w przyszłości. I tak często się staje, że firma jest blisko miliarda dolarów, albo to jest kompletne nieporozumienie, albo to jest przecena. W sensie to jest jakaś dobra oferta do kupienia. Tak mówi Peter Thiel, jeden z inwestorów właśnie, pierwszych inwestorów Facebooka. On zresztą tą historię opowiada o tym momencie przyjęcia, która dobrze oddaje właśnie fakt, że przedsiębiorcy rozpoznają błędne ceny i starają się właśnie w tych błędnych cenach dzięki Verstehen odpowiedniemu wprowadzić takie, a nie inne rozwiązania. I teraz wracamy do tej losowości a propos przedsiębiorczości. No bo jakaś taka dziwna mapka, tu jakiś Rzym w środku. Różne drogi prowadzą do Rzymu. Analogia, o której teraz będę mówić, pochodzi z bardzo dobrego tekstu Alkiana z lat 50. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. I on tam używa takiego przykładu o drogach właśnie różnych prowadzących do tego samego celu. I teraz załóżmy, że przedsiębiorcy to są mniej więcej tacy kierowcy w samochodach siedzący, którzy jadą do tego celu. Załóżmy następnie, że no, nie dojadą na jednym baku, że muszą dojechać na kilku bakach, 5-6 bakach, a stacje benzynowe nie wiadomo gdzie są. One są losowo rozmieszczone, w całości losowo. Nie wiemy, gdzie one się odnajdą. Co możemy o tym procesie powiedzieć? No na pewno możemy powiedzieć to, że do celu dojadą ci, którzy trafią na stacje benzynowe. Mogą ci, co nie trafią, to na pewno odpadną. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Tylko, że czy sama losowość przesądza o tym, taka kompletna losowość, bo mówimy o takiej losowości, to też nie jest do końca dobre określenie losowość, ale takiej losowości niemierzalnej właśnie, nierozpoznawalnej, że nie możemy skalkulować. Bo jeżeli na przykład przedsiębiorcy mogliby zrobić sensowny rachunek prawdopodobieństwa, co zwiększa ich szansę na trafienie stację benzynową, a co zmniejsza szansę na trafienie stację benzynową, no to tutaj już jakaś umiejętność by wchodziła w grę. Rozważamy scenariusz, zakładając, że on jest prawdziwy, bo on w rzeczywistości, jak się posłucha i popatrzy na najlepszych przedsiębiorców, to nie jest tak, że to są przypadkowi ludzie. Tak jak przy stoliku pokerowym nie siedzą przypadkowi ludzie. Zwycięzcy przy stoliku pokerowym to są jakoś te same twarze cały czas. Tak samo możemy powiedzieć o przedsiębiorcach, że jednak coś o nich możemy więcej powiedzieć. Na przykład między innymi to, że kora przedczołowa im dobrze funkcjonuje. W przeciwieństwie do tych, którzy właśnie mają, a propos wczorajszej rozmowy, którzy mają rozwinięte tylko czysto abstrakcyjne myślenie. Ale dobrze, załóżmy nawet, że mamy taką kompletną przypadkowość i nie da się w żaden sposób rozpoznać, po prostu muszą jechać na ślepo ci przedsiębiorcy. Czy nadal nic nie możemy o tym powiedzieć? Otóż nie. Bo nawet jeśli nikt nie zna dróg, to możemy coś powiedzieć o ich psuciu. Jak na przykład ktoś kłody kładzie na tych wszystkich drogach, tak? Na przykład. Kłodu, tutaj analogią kłody, mogło być na przykład wysokie opodatkowanie przedsiębiorców. Czy nie ma to żadnego wpływu na proces ekonomiczny? Nawet jeśli ci przedsiębiorcy kompletnie losowo trafiają na sukces albo na porażkę, no ma to znaczenie. Czy na przykład regulacje, które negatywnie wpływają na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Czy to nie ma kompletnie żadnego wpływu, czy nic się o tym nie da powiedzieć? Oczywiście da się jak najbardziej, to było stanowisko Misesa, że nawet jeśli dominuje u nas niepewność, z której radzeniem i tak coś możemy powiedzieć z perspektywy przedsiębiorców, i tak coś o nich możemy powiedzieć więcej niż to, że to jest całkowicie losowe.
To nawet zakładając, że tak jest, to i tak przy tym właśnie założeniu kompletnej przypadkowości możemy spokojnie powiedzieć, że przedsiębiorcy, że otoczenie instytucjonalne może sprzyjać bądź szkodzić tej właśnie przedsiębiorczości nawet przy losowości. Tak więc trochę czym innym jest losowość systemowa kontra losowość w systemie. Nawet jak uznamy, że ta działalność przedsiębiorców jest przypadkowa, to jednak jest to troszeczkę coś innego niż twierdzenie, że nie ma żadnych prawidłowości w systemie. I oczywiście najlepszym dowodem na to jest historia gospodarcza. Jak sobie na nią popatrzymy, to trudno jest dojść do wniosku, że poziom dobrobytu w krajach jest całkowicie przypadkowy i nieprzewidywalny z perspektywy praw ekonomii. Sobie wybierzemy momenty takie jakieś newralgiczne na zachodzie, wcześniej wzrost gospodarczy 0,03, 0,11, 0,15, nagle 1% rocznie. W Azji, prawda, 0,004, 0,01, minus 0,09, 0,52 rocznie, 0,08, nagle 4% rocznie prawie po II wojnie światowej. Ameryka Łacińska to samo, 0,00, a potem nagle pod koniec wieku XIX 1,8. Środkowa Europa i Rosja, no tutaj ten skok był trochę bardziej rozciągnięty w czasie, ale też, prawda, następuje od XIX wieku. Afryka to samo, 0,003, 0,05, 0,09, potem nagle 2. Jak na cały świat popatrzymy, też to zjawisko dostrzeżemy, takiego skoku w XIX, XX wieku, że nagle wchodzimy na taką wyższą ścieżkę wzrostu. I jak sobie rozciągniemy na całą historię człowieka, to jednak, czy nawet powiedzmy nawet nie człowieka, ale cywilizacji, okej, nie chcemy patrzeć na zbieractwo i zaczynamy od rewolucji neolitycznej, patrzymy na cywilizację, okej, czyli w momencie, kiedy cywilizacja powstała, to dostrzegamy, że pewne prawidłowości możemy zauważyć w historii gospodarczej. W związku z tym, nawet jeśli uznamy, że jest jakaś tam losowość w systemie, czyli to, że przedsiębiorców idealnie, ich działań nie da się a priori przewidzieć, ex ante, przed decyzją, nie da się przewidzieć tego, co będzie sukcesem, bądź co nie będzie sukcesem, to coś o samym przedsiębiorczym działaniu jako działaniu po pierwsze powiedzieć możemy, a przede wszystkim możemy dużo powiedzieć o tym, jakie jest otoczenie dla tej przedsiębiorczości. I tutaj jak najbardziej twarde prawidłowości są do odnalezienia. I takie było właśnie stanowisko Misesa, które myślę, że jest mocno do obrony. Na koniec jeszcze powiem o, właśnie nawiązując trochę do polityki gospodarczej, do tej tezy Baracka Obamy, że właśnie you didn't build this, tak? Czyli nie zbudowaliście tego, że przedsiębiorca działa właśnie kontekstowo, że on niczego od zera nie wymyśla, więc dlaczego ma mieć wielkie zyski? Tak, on nie wymyśla niczego od zera, ale przecież przedsiębiorca nie pochłania wszystkich przychodów, tylko przedsiębiorca pochłania część przychodów, nawet jeśli one są bardzo duże. I jego wartość dodana wynika z dostrzeżenia istotnie tej właśnie różnicy między błędnymi cenami, które odzwierciedlają jakieś alternatywne zastosowania, a cenami finalnymi nowego produktu, który ma ogromną wartość, generuje ogromny przychód, ogromne obroty. Różnica to jest właśnie ten przedsiębiorczy zysk, który może być jak najbardziej całkiem spory, ale to jest właśnie ta wartość dodana. Na przekór oczywiście takim osobom jak Mazzucato, ekonomistki czy historyczki ekonomicznej, która twierdzi na przykład, że Apple przyszedł na gotowe, tak, bo przecież ekrany dotykowe wymyślono gdzieś tam w Stanfordzie czy gdzieś 20 lat wcześniej, tak? Przyszli na gotowe, tak? Otóż nie przyszli na gotowe, bo to, że sobie gdzieś tam istniało, takich rzeczy drzemie wszędzie bardzo dużo wkoło nas. To nie jest tak, że postęp czy wzrost gospodarczy, innowacje ekonomiczne się zatrzymały. Nie, to wszystko drzemie wkoło nas tak naprawdę. Każda z rzeczy potencjalnie, która potem zrewolucjonizuje nasze życie za 5, 10, 20, 15, 100 lat, ona już gdzieś tam jest. I tylko czeka na tego jednego błyskotliwego, czy błyskotliwą, czy błyskotliwych grupę, żeby rozpoznać, że połączenie ze sobą tych właśnie czynników, które mają niższą wartość i ich ceny są błędnie połączone z przyszłością. No i po takim połączeniu stworzyć, wygenerować zupełnie nową wartość. Także jak najbardziej, mimo tego, że niepewność dominuje, jak najbardziej, mimo że analizując przedsiębiorczość musimy mówić ciągle o nieustannej niepewności, to jednak coś takiego jak prawidłowości, pewne uniwersalne prawa w ekonomii istnieją i możemy je bez problemów przedstawiać, może z problemami przedstawiać, ale jednak przedstawiać i formułować.